Dziękuję, pani marszałek. Ja z wnioskiem przeciwnym. Powiem szczerze, że w sytuacji, w której tutaj polska dyplomacja na wszystkich możliwych frontach podejmuje działania obliczone na żądanie twardych sankcji wobec Rosji, obliczone na wsparcie dla Ukrainy, zarówno humanitarne, jak i bronią defensywną, obliczone na to, żeby Unia Europejska wykazywała solidarność zarówno z Ukrainą, jak i wspierała finansowo te polskie wysiłki, które niesiemy Ukrainie. Państwo przecież te działania musicie widzieć. O nich jest mowa w mediach, to są wiadomości publicznie dostępne. I państwo w tej sytuacji zadajecie pytania, co robi polski rząd, co robi polska dyplomacja. Zamiast wspierać polski rząd w tej trudnej sytuacji geopolitycznej, padają tutaj pytania, ale padają też oskarżenia. I ja tym oskarżeniom chciałem się przede wszystkim przeciwstawić. W sytuacji, w której pan przewodniczący Kosiniak-Kamysz tutaj uprawia politykę wewnętrzną, być może robi to dlatego, że chce odciągnąć uwagę od tego, że wysocy, prominentni politycy poprzedniej koalicji rządzącej, właśnie PSL-u, pan Waldemar Pawlak, były premier, w styczniu, dwa miesiące temu podważał sensowność realizacji inwestycji Baltic Pipe. A państwo teraz namawiacie do rozsądnej polityki energetycznej. Dziękuję. To jest kompromitacja. Dziękuję.